Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnych Deltologach. Tematem tego odcinka będą streamy. Temat streamów jest nam dość odległy, mamy, jak wiecie, kanał na Twitchu, no ale właśnie, mamy to jest chyba dobre słowo, bo zbyt wiele streamów w dobrej jakości, ciekawych, ogarniętych tam się niestety nie zdążyło pojawić. Mimo że ten kanał chyba już ma prawie 2 lata, no to faktycznie... No nie wiem, może ze 20 streamów na nim było, ale to się, słuchajcie, zmienia. Mamy lepsze internety, co oznacza, że no czas się ogarnąć, no i będzie pojawiało się na pewno tych streamów coraz więcej. Także z tym związana jest rzecz, którą już teraz możecie zobaczyć, czyli rozpiska na naszej kanałowej stronie głównej. W niej na bieżąco będziemy aktualizowali nasze plany związane z tym, co będzie streamowane. Nie chcemy oczywiście nagrywać miliona filmów z zapowiedziami, bo tego nie chcę oglądać, później się spam robi na kanale, a tutaj w tej rozpisce, do której każdy będzie miał dostęp, będziecie mogli no swobodnie sobie sprawdzić kiedy, co, gdzie, jak i w ogóle. To jest pierwsza informacja związana z tymi streamami. Oczywiście także zachęcamy was do followowania nas na Twitchu, no i sprawdzania sobie informacji na Facebooku, którego również posiadamy, o czym pewnie dużo osób nawet nie wie. Ale druga informacja, która myślę, że jest no to ważniejsza teraz, bo jest aktualna. Chodzi tutaj o live'a, który odbędzie się jutro, czyli w sobotę od 14 właśnie. Posiedzimy na tym Twitchu, godzinę pogramy w grę świąteczną, jaką, to się dowiecie, a później o 15 rozpoczniemy 5-godzinnego live'a z gry Lego Batman. Dlaczego akurat ta gra? Dlatego, że stwierdziłem sobie ja, tak sobie to uroiłem, no i Sztyks jakoś chcąc, nie chcąc się zgodził na te moje pomysły, uroiłem sobie, że zrobimy sobie wyzwanie. Przejdziemy właśnie wszystkie 3 gry związane z Batmanem, oczywiście mowa tutaj o grach Lego, właśnie na live'ach. No i to będzie pierwszy z tych live'ów, podczas których będziemy próbowali przechodzić co nieco. Myślę, że przez te 5 godzin powinno nam się udać zrobić połowę trybu fabularnego. Później, być może już w niedzielę, zobaczymy jak to z tym wyjdzie, będziemy przechodzili Lego Batman dalej. Później oczywiście przyjdzie czas na Batmana 2 i 3, którą również mamy. Także co, zapraszam was bardzo serdecznie na tego live'a. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie, będziecie mogli sobie sprawdzić wreszcie coś od nas na streamie w dobrej jakości. Taką mam nadzieję. No i co jest też dość istotne, też wspomnimy o tym na pewno na początku live'a, że tak to będzie wyglądało. Będzie oczywiście mnóstwo nagród do wygrania, ale z ciekawszych jeszcze rzeczy od nagród, chociaż pewnie wiele osób wbije tylko po to, żeby coś tam wygrać, jest taka rzecz, że ten live później zostanie opublikowany, więc to też jest dobra chyba informacja dla tych, którzy nie mogą jutro być z nami. Zostanie opublikowany na kanale, ale będzie to tak naprawdę streamowane w taki sposób, jakbyśmy my to normalnie nagrywali. No tyle, że oczywiście czat będzie, no ale będziemy jakby zaczynali odcinki, będziemy je kończyli tak, jakby normalnie to było nagrywane, czyli można powiedzieć, że będziecie takimi naszymi stalkerami, będziecie mogli patrzeć, jak my robimy live'y od kuchni, zobaczyć live'y, jak robimy live'y. Nie jak robimy live'y, tylko jak nagrywamy odcinki, będziecie mogli zobaczyć to od kuchni, będziecie mogli się przekonać, jak to tam wygląda, jak często failujemy przy zaczynaniu, przy kończeniu. No więc tak to będzie, w zasadzie wszystko wyjdzie w praniu, więc nie ma tutaj za wiele o czym gadać. Także co, spodziewajcie się live'ów od nas. Jeśli chodzi o live'y z Icewind Dale, które na pewno interesują miliony osób, to także myślę, że one się pojawią, wszystko znajdziecie w rozpisce. Także co, ja nie przedłużam, zapraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie, naprawdę przyda się parę osób, które nam coś tam ciekawego popisze na nasz Twitch. Zapraszam oczywiście, twitch.tv/deltagameschannel. Bądźcie z nami. Hej, jesteś tam jeszcze? Dobra, jeszcze 2 słowa, bo oczywiście o 2 rzeczach zapomniałem. Pierwsza rzecz jest taka, że te nasze odcinki na live'ie oczywiście będą w duecie Wilku Sztyks. A druga rzecz to jest to, że kilka osób jeszcze nie napisało mi na maila, że wygrało jakieś nagrody na poprzednich live'ach. Ja niestety nie mam waszych maili, nie wiem komu to wysłać, także jeśli ktoś z was pamięta, że coś tam nam pisał na streamach i wygrał za to pisanie jakąś nagrodę, no to oczywiście się do nas zgłaszajcie. Także czekamy na te maile, gry czekają też na was, także mam nadzieję, że napiszecie. Do usłyszenia!